Daj Tomkowi. Kuba. Siema Kacper. Cześć. Cześć. Co ty masz za sprzęta, powiedz? No to jest... Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Arktika 400. Bliźniak LTZ 400. I KFX-a od Kawasaki. Kurde. I silnik jaki tu jest? 400. 400. Może będzie Big Bird. A ile koni ma? O Boże, około 40 i ponad 40 na tanie. No to ładnie. Tu wjeżdżasz tą górkę? Tak. Na Łódzowie? To na spokojnie, to tam aktywizacja. Aha. A tu był kolega właśnie LTZ, to mi nam pomagał. Moja nie podjedzie. No twoja nie, bo twoja jest 250. A teraz ramy. No, podobnie. I w miarę wysoka jest, nie? No. No bo zobacz, jaki cebula jaka niska jest. Okay. Zobacz, a jeszcze... No wiesza się, ale ona jest jeszcze na większych kołach, a były mniejsze. A bo tutaj chyba nie to wieszenie to co? Nie. A nie. Nie. No to fajnie, pierwszy raz takiego układa widzę. Na przykład 7 okni, cały okno można ciąć. Nie trzeba ciąć, tylko się otwiera. Aha. To patrz, to jest lepsze rozwiązanie. Ale wiesz co, ja, ale w LTZ 400 też tak jest? Nie. Nie ma, w całości jest, nie? Bo to na stary wychodziło z tego pędu, nie? Mhm. Nie no, ekstra. Zbiornik wyrównawczy, nie? Do oleju. Tak jak w Raptorze. Nie no, fajny. A odpalisz, jak to chodzi? No ciekawie. Wydech oryginał jest? O, popsułem ci, Kacper. Nie. Chłodny pewnie. Aha. Głośny to. Głośny? Cichutko. Cichy jest, twój głośniejszy jest. Przelotu nie ma. No, no bo to jest ten, oryginalny, nie? Homologację ma? Nie ma? Nie. Niestety nie. Jeden minus, nie? A co byś chciał tutaj z Swapa robić? Albo Big Bora. Aha. Tam 435 pojemności gdzie się robi. To już mocniejsze. Nie masz poszerzeń? Nie. Nie. Lepiej się prowadzi. Miałem koła na chwilę odwrócone. Samo chociaż wiesz co, też tak zauważyłem jak... Po kolejnach jeździ, a nie. Tutaj każdy ma szerokie układa. No, no, no. Chociaż mój aż taki szeroki nie jest. Tam wiesz, dałem tam po 4,5 jest. Aż tego tak się nie czuję, nie? Ale powiem ci, że... Tu mam te poszerzenia, a kolega Jachu dał mi 660 bez poszerzeń Yamaha. No. To lepiej się to jedzie tym, nie? Może nie wiem dlaczego. Trzeba uważać, nie? No wiadomo. Możecie. Wtedy koła można niższe dawać. Mhm. Zjemy coś i pojedziemy z tobą. Będziesz jeździł? Będziesz nie wjeżdżał? Wiem w sumie, nie? Bo... Nie wiesz, tak przyjechałeś? Bardziej, żeby się przywitać. A, przywitać się! No. To Kacper, będziesz chciał go sprzedać? Jest wstawiony za 11 na sprzedaż. Do negocjacji? No, jest tam negocjacji. A który to jest rok, powiedz? Ostatni, 2009. Ale przód podobny jest do CB, nie? No, lampa taka. Lampa, no. Fajny bolek. Jak ktoś chce, to niech wbija. Gdzie go wystawiłeś? Na OX-a? Na OX-ie. Aha. TVX4. Pan jest dobry. Nawet jest wydech na oryginalnych gumach. To się nie zdarza. Hamować hamuje, jedzie. Opony mogą być, z przodu trochę tylko łysę. Ważne, że felgi Dida. Felgi Dida masz? No, jest podjęty. Fabryczne. Tutaj jest fabryka. 100% fabryka. I to tak było, tutaj jest... Co tutaj jest? Właśnie jedyne czego działa, tylko plastiku. To jest wsteczny. Aha. To wstekę ma jeszcze. No. A zawieszenie wybiera, to najważniejsze. Problemów z zawieszeniem nie ma. Nie wylane. Od stania takie. Waszą.
O, twardy. Powinien być. Lepiej się prowadzi. Wtedy w oponach nie ciśnienia, to lepiej znosi. Mhm. Nie no, fajny. Pewnie na pewno sprzedasz. Za niedługo. Pewnie się sprzedaż. Nara. Niech się rozgrzeje trochę. Jedynka do domu. Ocenię Kacpra sprzęta. Okej. Ale siedzisko ślizgie. To też fabryczka. O kurde, jakie ślizgie. Dupa zjeżdża. Kurde, ja latam na tym kładzie. Siedzisko do wymiany, panie. Muszę na stojąco, bo zjeżdżam normalnie. Ale siedzieć się nie da na nim. Biegi fajnie chodzą. Tylko wiesz co, fajnie chodzi i tego fajnie. Fajnie wybiera, ale siedzisko to ruszyłem, a ja mówię, co mi się tutaj dzieje? Jest ślizgiem, można tutaj normalnie. Byłem na właśnie LTR-ze, też tak się ślizgało. Aha, to wejdź na mojego, zobacz jak u mnie jest. Ale tutaj to ładne. No zaraz jedziemy. No. A zobacz, jak jeszcze tam do tyłu wejść, to się zaprzesz. Fajne. Do Willi dobre. No, do Willi dobre. No. Proszę? Jaki rocznik silnika, co? O kurde, teraz mnie zaskoczyłeś. Pamiętałem, ale nie wiedziałem. 18? No to 4,5 tysiąca ma przejechane. Albo, no nie wiem, 18 albo 19 rok. Ale to ma motocykl. No, no, jak nowy motocykl, no. Nie no, zobacz, no, 4,5 tysiąca miał przejechane na motocyklu. No, Raptor wygląda, oj, mi się zawsze Raptory wysłucha. A jest skupany, nie? Nie powiem. A widziałeś te lampy? To są chyba od motocykla, co? No, ale zobacz, tu... Od R1-ki, od czego? Gdzie? To są takie oryginalne do Raptora. A, do Raptora, bo ale, ale ty zachodzą, patrz, parą. Lipa trochę, nie? Od wilgoci? Bo nowe. Zawsze, bo no... Aha. Zawsze, no, wszystkie nowe rzeczy to już trochę tak na produkcji. No, to jest...
Ale zobacz. Trochę za niskie macie tutaj. Co? Dokładnie za niskie z przodu. Czemu? 23. Z przodu mogą być. Właśnie lepiej nie. Zobacz kierunek. Światła. Ile tu fabryczne strony? 70. Teraz? Nie, no teraz. No właśnie nie wiem, zmieniamy. A rama cięta? Rama cięta. A bak gdzie jest? Normalnie czy z tyłu? Bak tu. A normalnie też. Normalnie. Też. Czekaj Kuba, zaraz jedziemy. Na górki. Co za wydech? Tam. Yoshimura. A tu FMF. No widziałem, FMF. Fajnie. Będzie latać, panie. I będzie źle. Chciałem dominatora założyć, ale założyłem i mocy stracił, wiesz. Jednak FMF lepszy. Jedziemy już? A ty jedziesz też? No zaczekaj. Chyba Fordem. Fordem. Do mnie możesz przyjść. Owinięta ośka. Nie, ja tu zgaszę tego drzwi. Co? Owinięta ośka. No, owinąłem. Fajnie wygląda. Nie trzeba malować, nie? No. To sobie czyściłem i na ten stary malowałem. Aha. Tę samą lampę. Ja mogę tylko pogazować. Będziesz gazował? A te można, bo cebula to akurat ładnie brzmi. No. Cebula bardzo ładnie. Dzięki Kacper, że dałeś się golnąć. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.